Dobrze mija. Ja cię w ogóle nie trzymam. No jedziesz, jedziesz. Nic się nie martw. Ja w razie czego zdążę podbiegnąć do ciebie. Dobra? Ja jestem blisko. Mitka zobacz jak prowadziła, w krzesła wjechała. Najlepsza pogoda. Guten Morgen albo bonjour. Nie wiadomo w jakim języku tutaj się posługiwać. Good morning też jest na miejscu. Dzisiaj mieliśmy piękne przedpołudnie, południe. A tak naprawdę to już jest po południu, po 14. Spędziliśmy dzionek nad morzem, w tym belgijskim kurorcie. Pogoda mogłaby być lepsza, ale... Jutro będzie gorsza, nie przejmuj się. Tak, jutro będzie gorsza. Ale i tak fajnie zobaczyć, jak oni sobie tutaj spędzają czas. Bardzo fajnie mają to zorganizowane, szczególnie dla dzieci. Było w każdym takim miejscu na plaży, tak, jest duży plac zabaw. Także dzieci po prostu tam znikają, wszystko jest ogrodzone na piachu. Super, dzieci się bawią, a ty możesz sobie siedzieć nad morzem, coś zjeść dobrego. Wypić kawę. Wypić kaweczkę. W okolicy są inne restauracje, jak chcesz gdzieś sobie tam przejść. W środku na przykład, tak. Nie? Co fajne, to jest to, że dzisiaj biegałem po tej plaży i dobiegłem do parku, Zwin Park. To jest taki super park, w którym jest bardzo dużo ptaków. Można zobaczyć z bliska gniazdo gołębi. Nie gołębi, bocianów! I to tych białych, tak? Tak, tak, tak. Ale fajnie, bo właśnie to nie są takie na słupie, te bocianie gniazdo, tylko na ziemi. Mieliśmy tam jechać w sumie całą rodzinką, ale tylko ja tam dobiegłem. Rodzina wtedy, no, zwłaszcza dlatego... ta mniejsza część spała. O, jesteśmy w Holandii. Co? Jakimś cudem, tak. To pokazało nam Netherlands. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. W każdym razie... To może jakąś idziemy... Bardzo fajny poranek na pewno, bo dzieci mogliśmy, pojeździliśmy dzisiaj na rowerach. Są konie. Takich dziecięcych, pobiegane, pozabawiane. Tak, teraz... tutaj na plaży można wynająć różnego rodzaju takie rowerki czteroosobowe. Oczywiście one są napędzane zazwyczaj przez tą jedną najsilniejszą osobę, te czteroosobowe, ale też można wynająć podwójne, można wynająć takie... Elektryczne, albo jakieś takie leżące rowerki, no różnego rodzaju, jakieś karoce, powozy, dziewczyny wybrały jakieś różowe, niebieskie, samochód policyjny. Ale nie trzeba z pedałami, można... że jak się wynajmie, to ta przy plaży jest taki deptak, który jest bardzo szeroki, długi i nie jest tak, że czujesz zagrożenie, nie jest tak, że powystawiane jest po drodze okulary, baloniki, coś tam, tylko po prostu wszystko jest zrobione w taki sposób ze smakiem. Szeroki jest tylko, że tylko tam, gdzie miejsca są do sprzedaży, to są do sprzedaży, nie powystawiani są ludzie. I też tam jest trasa rowerowa, jakby... Tak. W ramach tego chodnika, więc ci, którzy jadą na rowerach albo jadą szybciej na tych takich podwójnych, poczwórnych rowerach, to korzystali sobie z trasy rowerowej. A my z dziećmi czuliśmy się bardzo bezpiecznie, bo naprawdę ten chodnik był bardzo, bardzo, bardzo szeroki, bez żadnych wybojów, nie stały tam po drodze żadne ulice, nie przecinały, no, nie tak. Przecinały tych chodników, więc naprawdę... Tak. Piękne no miejsce. I potem trafiliśmy na pyszne naleśniki i bolognese. Bolognese, które rywalizuje z bolognese mojej żony. Tak, ja robię przepyszne, ale to było inne. Ale też pyszne. Pyszne takie, że naprawdę tak. Bardzo, bardzo pyszne. Ale porcja taka, że byśmy się dwoje na spokojnie nią najedli tą porcją jedną. Ja nie jadłem. Znaczy ja troszeczkę spróbowałem od ciebie, było naprawdę pyszne. Ja miałem czekoladowy mus. Jeżeli chcielibyście namiar na tą restaurację, bardzo dobra opinię miała i naprawdę przemiła obsługa, to oczywiście nie, dajcie to znać dać. W komentarzu. Możecie dać, ale my też możemy dać znać. Możemy tak. Napisać to, bo tutaj jest bardzo fajnie. Myślę, że spoko, takie nieoczywiste miejsce. Knukke Heist zrobiło na mnie pozytywne wrażenie.
bardzo mi się podobało, no ale teraz czas na miasto diamentów. Diamonds are forever. Jedziemy do Antwerpii. Miasto, które kontroluje chyba 60% handlu diamentami na świecie. Aktualnie. Kiedyś było tego więcej, nie? Tam 80 chyba było. A, no i co ciekawe, odwiedzamy mojego kolegę, który właśnie handluje diamentami, ale już tutaj żonie powiedziałem, że nie mam pieniędzy. Ten wyjazd był kosztowny, trzeba przyznać. No, nie jest źle, nie jest źle. Dobra. See you w Antwerpii. Chyba się w końcu stało to, co dziewczyny chciały. Nie, prycze mają. Która śpi na górze? Ja! Dobra. Ale fajny hotel. Taki dywan fajny. Jaka prycza tutaj, dziewczyny. Jeszcze wyżej, zobaczcie, w ogóle znaleźliśmy. A, dobra, chodźcie. Chodźcie, dziewczyny. Zobaczcie, jaki brzydki parking znaleźliśmy. Nie, no najważniejsze, że jest w ogóle jakikolwiek, nie? Ale taki jest, wiecie, że nie wiadomo, czy tutaj zaraz jakiś alarm nie zawyje. Co, dziewczyny? Tutaj jest wyjście? Jest wyjście, zobaczcie. Tutaj wychodzimy. I poczekamy sobie na zewnątrz, tak? Tu jest tak ciasno, że ledwo wjechaliśmy. Nie będzie się bało. Nie, tutaj już nie ma alarmu. Tylko jak my tu wejdziemy z powrotem. Czekajcie. To jest ciekawe. Wychodzić się wychodzi łatwo. Please button and poczekajcie. My będziemy musieli zapłacić chyba za ten bilecik. Zaraz zobaczymy, rozczytamy to chyba, bo inaczej tutaj nie wejdziemy do tego parkingu. Kochanie, wiesz co? Chyba musisz bilecik wziąć. Tak? A, dobra. Yeah, we are going. Thank you. Tak, czyli tak jak mówiłam. Tak, jest przycisk, ale żeby wejść potem do auta, to musisz mieć bilet przy sobie. Dobra. Dlatego go musisz mieć przy sobie tutaj. Ok? Dobra. Chyba wchodzimy w chińską dzielnicę w Antwerpii, co? Wchodzimy do restauracji. Jesteśmy teraz w restauracji azjatyckiej i jest tutaj jedzenie... Potala. Restauracja nazywa się Potala. Jaka kuchnia tu jest? Tybetańsko-azjatycka. Właśnie. Tybetańsko-azjatycka. Zamówiliśmy coś oczywiście z kuchni tybetańskiej, będziemy próbować. Ale chciałam zrobić mojemu mężowi takie wyzwanie. Chodź tu bliżej. Nie, przesuń się trochę. Otóż ja będę teraz rzucała miastem, a ty będziesz dawał pierwsze swoje skojarzenie związane z tym miastem. Masz 3-4. 3-4. Amsterdam. Rowery. Kingsday. Teraz Utrecht. Piękne młodzi, stare miasto. Młodzi. Teraz Knokke-Heist. Morze. Piękna plaża. Teraz Antwerpia. Diamonds are forever. Diamonds tu, ale jeszcze zoo widzieliśmy, takie chińska centralnie. Draka, nie, wielka draka w chińskiej dzielnicy. Jesteśmy w ogóle w chińskiej dzielnicy. Tak, to są czerwone latarnie. Ja się zastanawiam, czy to jest po prostu element taki chiński, czy to... Chiński. Bo jest tutaj podobno, jest ale to nie to. Ale tak mi ten kolor. Tak, już ci podaję kolor. I jeszcze jak byliśmy a czemu ty miał wczoraj w Brudzie. Brudzie, z czymś się kojarzy.
Ja? Że walisz brudzia. A nie. I czekoladę. Dużo czekolady, ale też. Tak. Mówią frytek. To pierwszy raz. Frytki pochodzą z nie wiadomo skąd, ale ziemniaki z Chile chyba. Jeszcze byliśmy w jednym miejscu. Hanover. Hanover to moja siostra. Kebab. I kebab. Przyszło jedzonko i zobaczcie, to są takie jakby buki na parze, które się nazywają tingmo z kuchni tybetańskiej. A tam jest wołowina smażona. Dziewczyny klasycznie smażony ryż, a ja jakiegoś rodzaju tybetańską zupę. Wygląda pięknie i pachnie jeszcze lepiej. Mirek już spróbował swojego, bardzo mu smakuje, ale nie przestaje płakać nad tym daniem. Powiesz czemu? No. Takie ostre, że aż płaczesz. Lekki koszalek dostałem. Ale jeszcze nie czkasz. A tutaj w tej zupie są takie bardzo delikatne kluseczki. Nie mało lodu. Takie dobre. Znalazłam moje dziecko. Ogląda faceta w szpitalu. O, słyszeliście? On jest w szpitalu. Idziemy? On leży w takim łóżeczku w szpitalu. W szpitalu, w łóżeczku leżał. No dobra. Był klaunem. Idziemy? To już ty dorabiasz historię, Emitka. Mój mąż zabiera nas w jakieś specjalne miejsce i żebym nie pozostała gołosłowna, znowu jesteśmy w pięknym, starym mieście, które jest całe rozkopane. To jest właśnie nasze szczęście. Mijający się marzył dzisiaj taniec w deszczu, więc Mija tańczy w takich okolicznościach przyrody, w deszczu i przy fontannie. It's Christmas time. Jest za pandusia. Pięknie wyglądasz. Mija się boi uśmiechnąć. Nie, nie spadnie ci. Jak się uśmiechniesz, to ci nie spadnie. Pandusia. Idziemy teraz robić unicorna. No i mamy takiego unicorna pięknego. To co, odpoczywasz? Mija już ściągnęła, wklepała maseczkę. I teraz Emitka odpoczywa. Śliczniutka jesteś. I zobacz się w lustrze. Zobacz w lustrze, jak wyglądasz. Co ty jesteś, unicornem? Tak? Śmieszny. Śmieszny unicorn. Emitka teraz wygląda, wiecie, jak te małpy takie są, jak one się nazywają? Orangutany? Jak pawian. Nie, kurczaczek. Aha. Pokażę wam coś śmiesznego, patrzcie. Stoję przed lustrem. Teraz stoję na palcach. Kładziemy się spać. Antwerpia wydaje się być bardzo pięknym miastem. Jutro wyruszamy, żeby je zobaczyć. Myślę, że nie będziemy rozczarowani. Szkoda tylko, że pogoda jest taka szarobura. O, spadam. Szkoda, że pogoda jest taka szarobura, ale pomimo wszystko i tak wygląda to cudnie. Także nie mogę się doczekać jutra. Dobranoc!